A już teraz w informacjach kulturalnych fenomen ostatnich miesięcy. Ponad 15 tysięcy fanów na Facebooku. Błyskotliwe poczucie humoru oparte na intelektualnych grach i subtelnych nawiązaniach. A to wszystko ze sztukami pięknymi w tle. Są z nami najprawdziwsze sztuczne fiołki. Pierwsze pytanie od zaniepokojonej fanki. Dlaczego sztuczne fiołki nie były przez ostatni tydzień aktywne? Obecnie mamy blokadę siedmiodniową. Za obrazek przedstawiający plakat młodego niemieckiego studenta, oczywiście ze swastyką. I wymowa obrazka tak naprawdę była przeciwna ruchom neonazistowskim w Polsce. Ale możliwe, że ktoś nie zrozumiał, o co chodziło w przesłaniu. Zależy wam na zachowaniu anonimowości. No, jak gdyby fiołki chcą pozostać w takiej strefie niedopowiedzenia. A ludzie myślą, że kim jesteście? Pamiętam, że dzwoniła pani z Gazety Wyborczej, która obstawiała, że na 100% to jest jakaś kobieta, która tworzy fiołki. Natomiast jej koledzy, tak, przewidzieli, że to jest młody mężczyzna. No, nie kryjecie się z poglądami politycznymi. Czasami śmieszę, że ktoś odkrywa nagle, że fiołki mają jakieś polityczne też poglądy. No bo niektóre fiołki tak opierają się na totalnie absurdalnym humorze, który nie ma nic wspólnego z żadną polityką, ale niektóre są otwarte polityczne. Zamierzacie jakoś korzystać z waszego sukcesu? Co zamierzamy zrobić, tak, tą popularnością? Inne osoby zamierzają coś zrobić z tą popularnością. Zgłosiła się też do nas krytyka polityczna z propozycją współpracy, żeby umieszczać na ich stronie internetowej fiołka. Chyba same fiołki robią to, co robiły od początku i jak gdyby nie zamierzają tutaj jakoś kombinować. W takim razie powodzenia.